Efektem konkursu Wschodzący Innowatorzy w ramach projektu Politechniczna Sieć Via Carpatia jest podpisana trójstronna umowa pomiędzy Białowieskim Parkiem Narodowym, III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku i Politechniką Białostocką. Przedmiotem tej umowy jest wola komercjalizacji projektu, który powstał w ramach konkursu. Do projektu odpowiadającego na potrzeby Białowieskiego Parku Narodowego przystąpiły dwie uczennice III Liceum, przygotowały prototyp urządzenia, które pomaga chronić pierwotny las, nie dopuszczając do wnoszenia na jego teren obcych nasion. Kwestia ochrony cennych przyrodniczo miejsc przed zawleczeniem gatunków obcych jest bardzo istotna dla obszarów chronionych, ale też zauważa to, powiedzmy, strategia krajowa, Unia Europejska. Coś tak nietypowego, spotkane w lesie, funkcjonujące, z którego można skorzystać, przemawia do wyobraźni, opowiada o problemie i jak gdyby skłania nas do tego, żeby uczestniczyć w tym procesie ochrony miejsc naturalnych, miejsc przyrodniczo cennych przed zaleczeniem gatunków obcych. Nie znamy tego rodzaju rozwiązań tutaj na rynku krajowym. Nie są nam znane z terenu Europy, korzystali z takich rozwiązań. To jest doskonały pomysł, żebyśmy nasze problemy tutaj wspólnie w regionie rozwiązywali, więc tym bardziej przyjęliśmy z ogromną radością inicjatywę Politechniki. Gratulujemy III Liceum z Białegostoku. Projekt, którego finał oglądamy od paru miesięcy, to jest dla naszej społeczności szkolnej takie szczególne wydarzenie, bo jako szkoła ogólnokształcąca na co dzień nie jesteśmy przygotowani i przyzwyczajeni do tego, że uczniowie wymyślają swoje projekty techniczne. My bardziej teoretycznie o pewnych kwestiach mówimy i teoretycznie opracowujemy pewne rzeczy. Jestem bardzo zaskoczona, że nasz projekt zajął drugie miejsce i cieszę się, że może wejść w życie. I cieszymy się, że nasz projekt będzie dalej rozwijany właśnie z Politechniką oraz Parkiem Białowieskim. Brałam inżynierię biomedyczną na Politechnice Białostockiej, ponieważ jest to temat, który jest stale rozwijany. Projekty dalej powstają, dalej eksperymenty są prowadzone. Nigdy nie wiadomo, co zostanie dalej odkryte i jest to temat niesamowicie przyszłościowy. Naszą pierwszą myślą była myjnia do samochodów. Kolejną rzeczą, która nas zainspirowała, były szczotki, które są czasami w hotelach do podeszw. Uczyniłyśmy, że szczotki te dolne mogą być używane ręcznie, nakręcone na korbkę, ażeby oczyścić te nogawki i użyłyśmy szczotek pionowych. Bardzo się cieszę, dlatego że to jest też taki mój osobisty sukces i bardzo się cieszę, że ten projekt będzie wznawiany. Także życzę wszystkim przyszłym osobom, które będą brały udział w podobnych przedsięwzięciach, wszystkiego dobrego. Tutaj na pewno na korzyść działa fakt, że umowa jest trójstronna, bo im więcej podmiotów jest zaangażowanych w proces, tym wyższe szanse na zakończenie tego procesu sukcesem. Niezbędnym elementem całości jest na pewno pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój tego projektu. Chodzi przede wszystkim o doprowadzenie go do poziomu gotowości technologicznej 9, czyli takiego produktu, który już jest w pełni implementowany w instytucjach, które widzą zapotrzebowanie na ten produkt. Tutaj nie tylko Białowieski Park Narodowy byłby odbiorcą tego produktu, ale takich parków narodowych czy miejsc, w których rozwiązanie miałoby zastosowanie jest zdecydowanie więcej, jeżeli patrzymy w skali globalnej. Jest szereg działań do podjęcia, które są przed nami i dopiero wtedy, kiedy z sukcesem przejdziemy te pojedyncze kroki, będziemy mogli mówić o początku poszukiwania klienta tego rozwiązania, aczkolwiek projekt rokuje, bo widzę optymizm wśród każdej ze stron. Zaraz po zakończeniu tej pierwszej edycji konkursu ogłosiliśmy drugą edycję, do której zgłosiło się już o wiele więcej firm, o wiele więcej zakładów przemysłowych, które zgłosiły tematy, no często dosyć skomplikowane technicznie, takie tematy, które powstają w codziennym życiu zakładu, wynikają z potrzeb, wynikają z jakichś tam niedostatków, na przykład w cyklu produkcyjnym. Zachęcamy tę młodzież do tego, żeby poznała naszą uczelnię, żeby zobaczyła, że tutaj jest miejsce na całkiem fajną pracę, na całkiem fajne 5 lat studiowania i że pomysły stąd mogą być w jakimś tam stopniu wcielane w życie, w praktyce.